Nie sposób się modlić 24 godziny na dobę na kolana. Ale drogę podjąć, gdzie każda godzina, sekunda z tych 24 jest krokiem ze względu na pielgrzymowanie do miejsca oznaczonego, można czynić. I nic złego nie ma, jeśli idąc w drodze za potrzebą oddalisz się, zostaniesz, poprosisz, zaczekajcie, by to co ciału dać. A czym innym byłoby, gdybyś nagle idąc razem zatrzymał się, odchodził na bok bez powodu, albo dla ciebie powodu, co wpływałoby na innych. Muszą stać, zaczekać, oglądać się, martwić, czyś się zgubił, po coś się zatrzymał, po coś odszedł. Więc ważne jest, co w czasie naszej drogi drugi mówi do ciebie, z tobą, ale też mówi o tobie. Mówić może bezpośrednio, a może powiedzieć drugiemu. Skarży cię Pan Bóg. Że z powodu drugiego ciężko iść. I biada, jeżeli by to, co drugi o tobie, przeciwko tobie ma, byłoby zgodne z rzeczywistością, że ma to samo przeciwko tobie Bóg. A ty ignorujesz słowo człowieka, bo to człowiek. Bo ty masz słabości, on ma. Ty masz grzech, on ma, więc co ci będzie gadał? Albo, bo młodszy jest. Albo, bo on mężczyzną jest. Albo, bo on, ona kobietą jest. Jedzie starsza pani w wózku wieziona. Wyciąga rękę z chustką, mówi: może chcesz sobie założyć, o tu właśnie ten szaliczek. I pytanie, czy w może chcesz sobie założyć jest troska, że ktoś sobie chce założyć, nie ma. A to własna córka jest. I szuka i nie może znaleźć. Czy jest po prostu, nie chcę mieć z tobą, mieć z żadną twoją rzeczą, nic wspólnego, bo mnie parzy. Tak jak salezjanie, którzy nie chcąc mieć do czynienia ze słowem księdza Michała Woźnickiego, który ich parzy, przeciwko któremu nie mają żadnych argumentów. Nie chcą mieć z nim nic do czynienia, ale i z pieniędzmi, które im się słusznie należą za sprawą księdza Michała Odwiernych. Było za używanie. Przez wiernych przychodzenie na Wroniecką, gdzie żadnej klauzury nie ma. W domach salezjańskich jej nie ma. Człowiek musi mieć skruchę, czyli żal za swoje grzechy, w przypadku gdyby nie mógł się wyspowiadać.
być żal doskonały ze względu na miłość do Boga. Czyli uznanie wcześniej w prawdzie, tak, zgrzeszyłem. Tak, to jest grzech. I dlatego pokazują mi inni ludzie, mówią mi inni ludzie, zwracają uwagę. Biada, jeśli bym tego nie przyjął, a miałby to przeciwko mnie na sądzie sam Bóg i powiedział, przecież ci pokazywałem. Mówił ci to ten, ta, ci, tamci. Albo w sercu dałem ci, żeś się rano obudził i było, że przyjmij. Ale zaraz drugi człowiek coś użyczy, ukazał, zrobił albo nie zrobił, pokazał się. A we mnie już serce od razu zatwardzone, mina ściągnięta, long face, powiedzą Anglicy, długa twarz. I od razu widać, że upiór jest w moim sercu. Cóż to jest ten upiór? To jest brak przebaczenia za wyrządzone zło. Albo zatwardziałość serca wobec zła, które, za które ktoś przepraszał, prosił o przebaczenie, a we mnie pycha gra. Ta zapalczywość dzisiaj, żeby dobrze widzieć, ona w ludziach, wyznawcach nowej religii przybiera twarz, kiedy rzekomo jest spokój. No są mili dla ludzi, życzliwi dla ludzi. Itp. itd. To jak słuchacie tych rzeczy, których mówię, to proszę ich nie traktować, że mówię jednostkowo pod kątem swojej Bogu dzięki jeszcze nie świętej pamięci mamy. To reprezentuje rewolucyjne pokolenie. To pokolenie, które przyjmowało rewolucję w Kościele jako dobrostan. I nie sprzeciwiało się jej. Czy to jako świeccy, czy kapłani, brat matki, z tego samego domu wyszedł. To samo chowanie. Tylko mówię pod adresem każdego. Kto normalnie, jeżeli nie umarł w życiu śmiercią męczeńską, nagłą, na starość, wydaje owoce. Co jest tym owocem? Że mogą przychodzić normalne przypadłości wieku starczego, ale w sercu jest pokój, jest radość, jest realny ogląd rzeczy. Realny ogląd rzeczy. Czyli jeśli człowiek ma zdrowy rozum, przedstawia się, ja, Michał Woźnicki. No to skoro umie rozpoznać siebie, to umie rozpoznać też, że tu idzie po trawie, a tu idzie po piachu, jeśli zmysły mu to pozwalają.